Mam na imię Radek, od 20 lat jestem pilotem wycieczek i chciałbym Wam w tym momencie opowiedzieć słów kilka na temat tego, jak swoją przygodę rozpocząć właśnie z turystyką. Pilot wycieczek to taka osoba, która opiekuje się turystami podczas imprezy turystycznej, czyli po prostu podczas wycieczki. Jest to osoba, która im towarzyszy 24 godziny na dobę. W momencie, kiedy coś by się działo, to zawsze udziela pomocy. Przekazuje także podstawowe informacje krajoznawcze na temat odwiedzanych miejsc. Współpracuje z przewodnikiem turystycznym, który ma szerszą i większą wiedzę na temat danego kraju czy też miasta. Przede wszystkim także kontroluje świadczenia. To znaczy, czy to, co turyści wykupili w biurze podróży, czy jest realizowane, czy są te świadczenia realizowane na miejscu podczas wycieczki. By zostać pilotem wycieczek, należy spełnić trzy podstawowe wymagania ustawowe. Mieć wykształcenie minimum średnie, być niekaranym i być pełnoletnim. Do tego warto by było, abyś miał także przygotowanie zawodowe. Takie przygotowanie możesz odebrać podczas edukacji w szkole średniej, podczas zajęć na studiach wyższych, czy biorąc udział w kursie pilota wycieczek, który przygotowuje Ciebie do zawodu. Zapotrzebowanie na pilotów jest różne, w zależności od tego, w jakich imprezach się specjalizujesz. Jeżeli będziesz chciał wyjeżdżać z grupami szkolnymi, najwięcej pracy będziesz mieć w maju, w czerwcu czy też we wrześniu. Jeżeli będziesz chciał obsługiwać imprezy egzotyczne, Tajlandia, Kuba, Zanzibar czy też inne egzotyczne miejsca na świecie, wówczas więcej pracy będzie zimą. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, sezon turystyczny będziemy dzielić na dwie części, na letni i zimowy. I w zależności od specjalizacji będziesz mieć więcej pracy albo w jednym, albo w drugim. Zawód pilota wycieczek to wolny zawód, tak zwany zawód dla freelancera. Nie otrzymasz miesięcznej pensji, a Twoje wynagrodzenie będzie uzależnione przede wszystkim od ilości przepracowanych dni w miesiącu. Wynagrodzenie będzie zależne także od Twojego doświadczenia, od kierunku, który będziesz pilotować oraz biura podróży, z którym będziesz współpracować. Jeżeli chcesz pracować jako pilot wycieczek, masz możliwość potwierdzenia swoich kwalifikacji zawodowych. Wystarczy, że przystąpisz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje pilotowanie imprez turystycznych, dzięki czemu otrzymasz certyfikat z logotypem Polskiej Ramy Kwalifikacji.